Obejrzymy Maturatopsydura, a potem Konopat, okej? Okay? Powiedz mi, z jakich pierwiastków z tablicy Mendelejewa składa się złoto? Wodór. No, ze złota. A złoto jaki ma? Ja nie pamiętam. A, u, no okej. Okay. Wodór? Może? Nie ma tam wodoru. Wiem. Nie, to nie jest pierwiastek. Węgiel to nie jest pierwiastek. Jest pierwiastek. A, no to węgiel na ale pewno. To nie, pewnie musiałeś o diamencie. Diamenta rada mieć jego taką strukturę, aby stał się diamentem. To nie wiem. Gabrysia? Złoto to sam pierwiastek w sobie. Tak jest. Co ma większą masę? 500-gramowy łańcuszek ze złota, czy półkilowa sztabka złota? No taką samą masę ma. Tyle samo ważą. Tak jest? No złoto. Ale jedno i drugie jest złote. A no tak. To które? 500-gramowy łańcuszek, czy półkilowa sztabka? Wydaje mi się, że to mega drugie. Fivehead ze mnie. Czemu? No bo łańcuszek jest lżejszy. No, półkilowa sztabka złota. Ej, ale wiecie co? Bo to jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo ja na przykład, jakbym pomyślała o łańcuszku złotym, to zazwyczaj złoto nie jest zupełnie czyste i jak jest jakaś, wiecie, mieszanka, to nie jest to samo, co półkilowa sztabka złota. Czy to jest to samo? No chyba nie. No, ale ja podałem ich masę, nie? To trzeba by policzyć. Faktycznie. To jeszcze raz? 500-gramowy łańcuszek ze złota? Czy pół? Ale i waga i tak jest ta sama? No tak, no ale chodzi o to, że zawartość tego złota jest inna, czy nie? Półkilowa sztabka złota. No to drugie, no bo kilo, no tak, kilo, nie. Ale on pyta o wagę, no dobra, no w sensie on pyta o wagę, ale nie, ale no ja rozumiem. Łańcuszek, dobra. Półkilowa. Myślisz? Ile zer ma miliard? O Jezu. Jak milion ma 6, to miliard ma 7. A, 9, okej. 9? Tak. 9. Nie wiedziałam. A ile zer ma milion? 6. Ile zer ma miliard? Nie, no naprawdę nie wiedziałam, no nie wiedziałam, no. 6? 8? 9. Tak, a milion? 8. Jaki pierwiastek występuje? Ej, no ale zobacz, to nie jest tak, że jestem taka totalnie głupia, bo ta typiara też tak rozumowała, co ja. CA. Wapń? Bo 10 milionów nie istnieje? A no faktycznie. Dobra, ale poczekaj. Miliard to jest 1000 milionów? Dobra, to już wiem. Tak? CA to możliwe, że złoto? Miedź. Nie, miedź CU. CA to jest żelazo. Wiesz co, podaje się to ludziom, jeżeli łapią uczulenie. Powiedziałabym penicylina, ale to też nie to. No i to się podaje w trochę innych przypadkach. Dwutlenek węgla? Słucham? Dwutlenek węgla, czy nie? CA? CA, nie wiem. Nie. Nie ma. Ej, węgla. Ale w sumie CO2, dwutlenek węgla, no to takie podobne. Chyba? Czy jest? Nie. Jest. Jak nazywa się proces przechodzenia stanu stałego w ciekły? Roztapianie. Stały w ciekły, znaczy jakby z lodu na wodę, czyli topnienie. Tak jest. No to rozmarzanie może? Topienie, o topienie. No to chyba marzanny. Oj, oj, oj. Ta, wiesz, że mi na myśl przyszła fotosynteza, ale to nie jest to. Roztopienie. Troszeczkę inaczej, blisko tej nazwy. Skraplanie. Który naukowiec sformułował prawo Ohma? Ohm. Ohm. Oczywiście. Nie. A nie wiem, co to jest za prawo, ale Ohm. Podchwytliwe pytanie. Jezu, ja nie wiem. To odpowiedz. Ale ten chłop jest flegmowaty. O Jezu, ja nie wiem, jestem taki malutki. Z tym? Ohm. Prawo Ohma. Znany naukowiec. Einstein? Nie Einstein. Ale ładna... Jaka ładna typiarka. Tesla nie. Nie. Jaki symbol chemiczny ma złoto? AU. AG. AG? Nie, to jest, srebro. Srebro, a złoto na B czy na P? Coś z tych dwóch? Nie. Wiesz co, podpowiem ci tak. Dobra, jakbyś dobra. Zrzucił sobie sztabkę złota na palec, to byś tak zakrzyknął. AU. Super, to się udało, to mi się poszło, podoba. Poszło, no. To byś tak zakrzyknął. A. Ta będzie gierka. Nie A. O. Powiedziałbym G, ale nie jestem. Mam dla ciebie podpowiedź. Gdybym ci zrzucił sztabkę złota na palec, to byś tak zakrzyknął. A. AG? No to właśnie może CA? Jakie są dwa główne składniki powietrza? Dwutlenek węgla i azot? Albo tlen i azot? No, tlen i azot. Azot i tlen. Tak jest? K***a!
I... Wiem zawsze, że azot, ale nigdy nie wiem, czy tlen, czy dwutlenek węgla, no. I dwutlenek węgla? Zawsze się to kurwa myli. Wodór. CO2 i dwutlenek węgla. Dobra, tlenek ten węgla? To jest... Ten wodór. To jest as, nie? CO2 i... CO2 i dwutlenek węgla. I dwutlenek węgla. Wiem, że dwutlenek węgla wydycham, no. I wodór? Nie. Nie. Dwutlenek węgla? Ozon i tlen. Azot i wodór? Dwutlenek węgla nie, jest go dużo mniej. Bardzo dużo to go jest na właśnie Wenus, o tym wspominałeś. A natomiast na Ziemi na szczęście mamy jeszcze inny pierwiastek, którego jest nawet więcej niż tlenu. Nie wiem. Oglądałeś Szybkich i Wściekłych? Tak. Już zostało przesłane. Oni wciskali nitro, nitrogen. No, no, czyli? A, no, oxygen. To jest oxygen, to tlen. Jaka planeta znajduje się najbliżej Słońca? Merkury. Tak? Jest na literę M. Nie jestem Mars. Maja. Mars? Wenus. Okej, okay, Mars? Nie, Mars, nie. Może Mars jest ja lecą, trzeci. Żeby żyć. Czwarty. Mars jest czwarty. My jesteśmy trzeci. Wenus też, nie? Wenus jest druga. Ej, dobra, ale na Marsie lecą, żeby żyć? Serio? Co nam mówi? W sensie, że tam są najbardziej zbliżone warunki do Ziemi, czy co? Tak? Dobra. W domu masz trzy nie? Koty. Nie? Tak? Żeby zbudować bazę? Jednego psa. Jaką część tych zwierzaków procentowo stanowią koty? 75%. Tak jest. 25%. Ale część procentowo 100%. Tak? Co jest większe, elektron czy atom? Atom. Kurde! Akurat to wiedziałam! Tak mi się wydaje. Atom. Nie, elektron. Jeśli jesteś w Rydze, to w do jutra, do jutra, bo Rydze, ten miasto, jeszcze raz. Stolica Łotwy. Brawo! To mi się kojarzy z jakimiś, nie wiem... zawziętością, ale to pewnie totalnie nie to. Ryga mi się kojarzy z pizza Riga. Okej, okej. Okay. Kuba? Mi to przypomina nazwę rzeki. Czechach? Nie. Chorwacji. Też nie. Rydze? W Polsce? To stolica tego państwa. Może to podpowie ci. Słowacja. Może Dania. Ajajaj. To jest na Bałkanach. Gdzieś? Ryga. Nie, to są państwa bałtyckie. Państwo, no to Ryga nie jest w Estonii? W Finlandii? Ryga, w Polsce. Powiedz mi, z jakich pierwiastków z tablicy Mendelejewa składa się złoto? No, to już było. To już na to odpowiedziałam, że AU po prostu, wiem, ale nie wiedziałam, jak jest złoto, tylko nie, że po prostu ze złota. Węgiel to nie jest pierwiastek. Jest pierwiastek. A no to węgiel na ale pewno. To nie, pewnie musiałeś o diamencie. Diament da radę mieć jego taką strukturę, aby stał się diamentem. To nie wiem. Gabrysia? Złoto to sam pierwiastek w sobie. Tak jest. I nie wymyślisz, która mogę... ale five head. Może znaleźć w złocie. W złocie? Dzięki, Jędrek. Nie wiem, może jakoś połączone wszystko jest, nie wiem. Wszystko? Może nie wszystko, Roda, ale... Radko, on tam się znajduje? Chyba nie. Złoto składa się z brązu i z żelaza. Z węgla? Mega. I z samego węgla? To myślisz pewnie o diamencie. Ile wynosi pierwiastek sześcienny z 27? 3. 3. Bardzo ładnie. Ha! Nie istnieje, dokładnie. Czyli coś razy coś daje tyle. Widzicie? Ja nie jestem taka głupiarz. Pierwiastek do trzeciej to już... Jak to się nazywa? Sześcienny? To już jest mega wyczyn. 27. 9? 27 to by... No nie, bo to jest 3 razy 3 razy 3! Czyli 3 razy 3 to jest 9, 3 razy 9 27. No 9. Co oznacza we wzorze na prędkość mała literka T? Droga przez czas. Czas. Super. No pewnie jakieś przyspieszenie albo inne takie. Drogę. To S. Gdzie znajdują się protony? Protony znajdują się w jądrze atomu. Tak, ale gdzie znajdują się w ogóle atomy? Atomy znajdują się wszędzie. Co to za literki w matematyce? Ej, wiecie, że dla mnie fizyka... To był najgorszy przedmiot zaraz po matematyce. Naprawdę. Bo matematyka to jeszcze są liczby, nie? Ale fizyka to są jeszcze liczby i litery. Gdzie? Wszystko jest zbudowane. Przede wszystkim, co jest materią. Tak, wszystko, co jest materią. Super. Z czego składa się materia? Widać? A po czym widać, powiedz mi, kochany? Może po mojej pięknej polszczyźnie, po której idzie się domyślić, że raczej byłam fanką polskiego, a nie matematyki. Tymczasem algebra w matematyce... Ej, ale akurat wyrażenia algebraiczne były moją ulubioną, zawsze moim ulubionym tematem i zawsze dostawałam z tego piątki, więc dzięki temu miałam dwóje na koniec. Albo troje. Zależy, jak się mocno postarałam.
Ty to chyba bardziej łaciny ogarniasz niż polski. Przepraszam bardzo, ja już od jakiegoś czasu coraz mniej przeklinam, tak? Z protonu? I tylko? Neuronów i no, tak. Tak. W pewnym sensie tak, ale gdzie konkretnie? Na Ziemi. W atmosferze. A czy na Księżycu są protony? Chyba nie. Czy w tej kostce brukowej są protony? Jeżeli o to pytasz, to pewnie tak. Okej, okay. A czy na przykład w tamtym kebabie są protony? Podejrzewam, że nie. Komórce? Jakieś protony, elektrony, znajdują się w komórce. Jeszcze kurwa na Family Friendly przejdź i streamuj Roblox na TikToku? No już nie przesadzaj, tak? Ale to nie jest bardzo precyzyjna odpowiedź. Czy w kostce brukowej znajdują się protony? Nie. Czy w człowieku, we mnie, znajdują się protony? Tak. Okej, okay. Czy w drzewie znajdują się... Jakie określenie jest prawidłowe? Woman czy women? To jest liczba mnoga i liczba pojedyncza, więc... W sensie najpierw pojedyncza, a potem mnoga, więc... Oba. Znajdują się protony? Nie. W ciele człowieka? Też, ale... Są w czymś dużo bardziej podstawowym, jeżeli chodzi o strukturę, jeszcze bardziej podstawową. A jakbym w ogóle wam powiedziała, jakie mam rzeczy na gramatyce opisowej, to po prostu jest masakra, bo ja każde zdanie, które mam, dzieli się na różne typy zdań. Macie 5 różnych typów i przez to są różne typy tego, jak można to w ogóle opisywać. To jest takie ciężkie czasami, najgorzej to w ogóle rozróżnić, które jest które. Dobra, mikropierdolenie. Dobra, ja już włączam film. Tak? Jeszcze głębiej. Jeszcze w głębiej? No. Taki najbardziej, jeden z najbardziej podstawowych części materii. W wodzie? Jaki pierwiastek występuje pod symbolem N? Azot. Azot. Tak. Potas. No to nie jest wodór? Nie mam pojęcia. Potas to K. Stonaga na każdą ze swoich 100 nóg chce założyć jeden but. Stonaga ma już 30 par butów. Ile butów jeszcze musi kupić? Czemu oni dają w ogóle 40? Rozwiązanie? A, bardzo szybko policzyłeś. 70? Nie, bo par ma 30, a nie samych butów, nie? Mhm. Par ma 30. A, czyli po prostu po połowę. 35? Czy nie, to nie w tą stronę? Nie wiem, jak to wymyśliłeś. Złoto to pierwiastek czy kruszec? I tak, i tak. No, złoto to jest i pierwiastkiem, i kruszcem. Dobrze. Pierwiastek. Jakbym obstawił, że jest pierwiastkiem. No i chyba przy tym zostanę. Pierwiastek. 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 Co to jest Niagara? To jest Wodospad. Wodospad w Ameryce się znajduje. Tak, na granicy z Kanadą. Tak, tak. Niagara. Ej, mega kiedyś bym chciała zobaczyć wodospad. W ogóle podobno wodospady są tak strasznie głośne i generują taki szum, że jest przesrane przy nich być. Nigdy nie widziałam żadnego wodospadu. To jest rzeka. Gdzie ta rzeka płynie? W południowej Afryce. Dobra, jest to z geografii słaba. Afryka? Kojarzy mi się z lasem amazońskim. Ale może Afryka też jakaś... Co to mitoza? Mitoza i mejoza to jest podział komórki. Mitoza to był proces dzielenia komórki. Yes! Nie pamiętam jaki. No tak, że... Proces podziału jądra komórkowego, w wyniku którego powstają dwa jądra potomne. Dzielą się komórki, tak. I w ten sposób powiększają swoją liczbę. Mhm. Czy to jest ze Słońcem związane? Ej, dobra, a czym się różni mitoza od mejozy? Bo ja już nie pamiętam. Mejoza jest podziałem prowadzącym do redukcji materiału genetycznego w jądrach komórkowych 4 komórek potomnych. Podział ten poprzedza powstawanie gamet u zwierząt lub powstawanie zarodników roślin, większości glonów i grzybów. Ja już nie pamiętam, co to było. Że przy jakby promieniach słonecznych dochodzi do jakiejś reakcji i... I co ta reakcja robi? Pomaga rosnąć roślinkom? Są dwa procesy, trochę podobne do siebie. Mitoza podział komórek na 2, a mejoza na 4. A, możliwe, no. Mitoza i mejoza. I one potrafią występować w różnych miejscach. Ale mitoza częściej. Czy to ci coś podpowiada? Mitoza chyba w białkach, ale nie jestem pewna. A mejoza? Albo mejoza w białkach. Okej. W ciele człowieka. Tak. Czy w roślinach występuje mitoza? Chyba nie. Gratuluję wiedzy, zostaniesz bystrakiem odcinka i w nagrodę dostajesz od firmy Gold Saver, takiego nowoczesnego sklepu internetowego, w którym można kupować sztabki złota na części, taką 2-gramową sztabkę złota za twoją wiedzę. Ale cute! Dziękuję bardzo. Fajnie! To już wszystko w tym odcinku.